Jacek Nizienkiewicz, Rzecz o Polityce, moim Państwa gościem Krzysztof Grabarz-Grabowski, Strachy na Lachy, Pijama Porno, dzień dobry. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło z hibernacji Pijamę Porno? Nie, bo myśmy już grali w 2015 zimą. W 2015 zimą, czyli jak Prawo i Sprawiedliwość ponownie doszło do władzy. Ale oni jesienią doszli przecież. Aha, no. To zimą, no to oni jesienią, wy zimą wracacie. Raczej wywołaliśmy wilka z lasu. A ma sytuacja polityczna znaczenie dla sytuacji Pijamy Porno? Nagle wracacie po latach, po chyba 15 latach z nową płytą. Tak, no fonograficznie kazaliśmy długo na siebie czekać. Jak piłka szywy, powiem. No ale po prostu to taka opcja była. Funkcjonowały i funkcjonują nadal Strachy na Lachy, które są powiedzmy teraz może nawet bardziej takim sztandarowym moim projektem. A Pijama była powołana, bo wiesz, zacząłem tęsknić za rock'n'rollowym graniem bardziej takim i to wiesz, też poszerzało nasze możliwości. Nie wiem, jakiś taki zabieg, który wychodził naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu. Brzmi to, kurde, fatalnie w ustach artysty, ale proszę Państwa, ja jestem jeszcze również menedżerem obu składów, więc od tej strony muszę również te projekty zabezpieczać. A projekt Pijamy Porno nie był takim projektem wystarczającym, który ten rynek, mówiąc Twoim językiem, wystarczająco napełniał, zapełniał? Pijama Porno nie stała się takim zespołem, no już kultowym, legendarnym, ale może mało potrzebnym, mało popularnym. No, odchodziliśmy w 2007 roku i no, odchodziliśmy w chwale, tak? Wszystkie koncerty pożegnalne były wyprzedane, bo wszystko co ostatnie to się dobrze sprzedaje. I wiesz, no głód za zespołem był i my funkcjonujemy 4 lata już teraz. Co prawda bez żadnego wydawnictwa fonograficznego, jedynie tylko w wersjach koncertowych. No teraz przyszła pora na płytę i zobaczymy, albo będzie wóz, albo będzie przewóz. Dlaczego teraz akurat ta płyta? Nagromadziło się w tobie? Ulało się? Posłuchaj, u mnie to zawsze związane z fazami pisania piosenek. W 2016 pisałem piosenki, napisałem ich 15. Tak patrząc na te utwory, stwierdziłem, że część będzie pasowała do Strachów, a część być może będzie pasowała do Pijamy. Także już 5 kawałków, czy tam 4 kawałki Pijamy, powiedzmy sobie, były zrobione przy tej sesji, kiedy pisałem piosenki na ostatnią płytę Strachów w Przechodzeniu Wschodzie. W zeszłym roku były upały, w sierpniu. Nie wiem, czy pamiętasz. Wiatraczek nawiewał. Siedziałem chyba zupełnie na golasa z gitarą i po prostu pisałem kawałki. Aha. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Wiesz, miałem przygotowane jakieś różne schematy, tych szkielety tych piosenek, tak. Zarysy. I grając, albo wymyślałem nowe, albo uzupełniałem stare. To jest taki po prostu u mnie, Pan Bóg otwiera okno, mówi, masz Grabowski. Tu jeszcze. Ile byś jeszcze chciał? 2? A już więcej nie mam. No to 2 i cześć. I zamyka, a później mnie nie ma. Nie? Jest pusta kartka, ja w ogóle o tym nie myślę, nie mam żadnego pomysłu. Ale przychodzi taki moment, że te pomysły się zbierają. I układają w nową płytę. Siadam 2 tygodnie i piszę piosenki. I ta nowa płyta już jest? Już jest gotowa, nagrana, powstaje i na jakim etapie? Ta płyta cały czas się grilluje, że tak powiem. Są wszystkie już, aura jest idealna, wszystkie tak, ślady tak. Są już wbite i wiadomo, że najwięcej czasu to zajmuje jednak miks utworów, czyli szlifowanie, doprowadzanie utworu do takiej wersji, w której się już po prostu jest na płycie, tak. Utworem zapowiadającym album jest Hokejowy Zamek, który już wzbudził kontrowersje, ponieważ no, dosyć mocno politycznie tam się odnosisz. Tygodnik Braci Karnowskich w sieci uznał, że ty się no, żalisz na Polskę. Słuchaj, ja tę piosenkę napisałem w 2015 roku. Też w czasach, kiedy jeszcze zarazy nie było. Zarazy. Zarazy, no tak. Znaczy, rządy PiS nazwał zarazą. No w ogóle sytuację w kraju nazywam zarazą, tak. Spowodowano przez rząd wiadomo kogo. Napisałeś ją wtedy, czym się inspirowałeś?
no tym, co nastąpi, tak. A czyli wiedziałeś, że jednak rządy Prawa i Sprawiedliwości to nie jest coś... No posłuchaj, no byłem chyba wtedy gościem u ciebie nawet. Tak. Pytałeś o to samo. czy ja się żalę? No i żalę się, no. Są rzeczy w tym kraju, które mi się nie podobają, rachunki krzywd, które przerastają, wiesz, a jakąś moją możliwość absorpcji tego wszystkiego i idzie to dokładnie nie w tym kierunku, w którym bym chciał, idzie w zupełnie przeciwnym, a jest to fala i wiadomo, jak jest fala gęsta i fala wysoka i dynamiczna, to zabiera wszystko, co stoi po drodze. Bardzo nie chcę się dać zabrać z tą falą. Trzymam się, czego mogę, ale to, wiesz... Wyjeżdżać nie zamierzasz, tak jak śpiewasz w utworze, że każdego dnia wyjeżdżasz z Polski. Wyjeżdżam z Polski, ale do Polski. Tak. Emigracja wewnętrzna. Na swój sposób, wiesz, no są jeszcze miejsca, powiedzmy w kraju, w którym ja chciałbym żyć, gdzie się można ukryć, tak? Gdzie... Ale chyba nie chodzi w życiu o to, żeby się ukrywać, tym bardziej we własnym kraju. Dlatego napisałem taką piosenkę. Wiesz, ja nie jestem tam żadnym mówcą wiecowym, nie mógłbym stanąć przed ludźmi i powiedzieć, hej, weźmy sierpy w dłonie, idźmy tam na jakąś tam ulicę, gdzie tam ktoś siedzie na, nie wiem, jak ktoś tam jest, Nowodworska czy jak? Prezesa. No. Tak się ta ulica nazywa? No, też mi wyleciało to. Tak. Nowogrodzka, przepraszam. Nowogrodzka. Jak mogło wylecieć z głowy? No, no to ja się do tego nie nadaję. Nie chadzasz na kody, na nie. Tego typu... Sądzę, że ludzie też by mi nie uwierzyli jako mówcy. A jak to, słuchają już ciebie a, to, ze sceny, bo to jest zupełnie inna inszość. Przemawiasz, wychodzisz przez lata. Powiem ci tak, za komuny było bardzo podobnie. Też nie chodziłem na demonstracje tak często, jakby to się mogło wydawać. Te demonstracje były często, ja chodziłem rzadko. Mhm. A się źle czuję w tłumie. To przyznaję od zawsze. No ale to też... Wtedy komentowałem rzeczywistość swoimi piosenkami. Chodziła za nami Służba Bezpieczeństwa. Dostałem bana na występ w Jarocinie. Nie mogliśmy występować jako ręce do góry. Musieliśmy wymyślić sobie nazwę. Ktoś wymyślił nazwę Królowa nie żyje. Polegliśmy na tym festiwalu. To mi dzisiaj, do dzisiaj jeszcze, wiesz, cierniem siedzi gdzieś blisko źrenicy oka, że nie zaśpiewaliśmy tych piosenek, które cenzor odrzucił, a odrzucił wszystkie. Także ja już to robiłem. Nie jest nic nowego dla mnie. I co, zatoczyłeś koło? Na to wychodzi. Na to wychodzi. No, bo płyta nie będzie, nie pozostawi żadnych złudzeń, tak? Czyli Hokejowy Zamek to nie jest jednostkowy przypadek, takiej twardej, mocnej, jednoznacznej wypowiedzi, będzie tego więcej. Posłuchaj, Pijama Porno zawsze była takim zespołem, który nie owijał w bawełnę. No, ale wiesz, na tej płycie też... Ale to już były czasy, kiedy śpiewaliście więcej o miłości niż o kwestiach politycznych. No nie, zawsze miłość była na każdej płycie Pijamy, bo jest to mi uczucie bliskie. Lubię o tym śpiewać i umiem o tym napisać. Natomiast no, komentarze, rzeczywistość... Może ostatnie dwie płyty Pijamy, a może ostatnia płyta nie była aż tak bardzo, ale też bym nie zgodził się z tym, że nie opowiadała o tym, co jest tu i teraz i o rzeczach, które mi się nie podobają. Więc Pijama miała to po prostu, wiesz, przyszyte do spodni. Ale zbliżałem napisane się na czole. Tak, zbliżają się wybory, a ty jakoś optymizmem... Optymizm od ciebie nie bije. No, wszyscy wiemy, jakim wynikiem się skończą te wybory. Już wiem, jesteś przekonany o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygra ponownie? Utrzyma się przy władzy? Słuchaj, jest fala, o której ci już mówiłem. Mhm. Fala, która zabiera wszystko. Wczoraj widziałem w telewizji jakiś sondaż, gdzie pytano ludzi, kto wygra wybory. Ponad 70% stwierdziło, że ugrupowania, które obecnie rządzą, tak? W zwycięstwo opozycji, nie wiem, mniej niż 25% chyba było. To daje pojęcie o tym, co ludzie myślą. W tych 70 iluś procentach na pewno byli wszyscy ci, którzy i tak pójdą zagłosują na inną partię niż PiS. Więc nawet ci, którzy pójdą zagłosować nie na PiS, wierzą, że on wygra. Mhm. No ale jeździsz po Polsce, robisz wiele tysięcy kilometrów rocznie, o tym też rozmawialiśmy poprzednim razem, kiedy się widzieliśmy tutaj. To jak
Polakom się żyje? Nie masz poczucia takiego, że żyje im się jednak przez te ostatnie lata lepiej dzięki właśnie tym zmianom, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, czy też wręcz im rozdało te pieniądze? To na pewno, że jest im lepiej. To dlaczego mają zmieniać ten stan? Dlaczego? No. Wiesz, gdyby oni byli normalni, tak wiesz, mam tutaj na myśli normalność w stylu Europy Zachodniej, zachowują się jak normalna partia polityczna, w określonym jakimś porządku, przestrzegają konstytucji, są, a powiedzmy, białymi ludźmi, tak? To by się normalnie, no, 4 lata rządzi ten, 4 lata rządzi tamten. Przecież tak było od początku, po 89 roku. Nie było partii, która by rządziła dwukrotnie, z wyjątkiem ostatnich tych dwóch kadencji Platformy. Dla mnie nie lubią różnic, czy rządził AWS, czy rządziła SLD, czy Platforma, czy wcześniej jeszcze rząd Suchockiej, czy rząd Olszewskiego. To wszystko funkcjonowało w ramach demokracji, polskiej demokracji, polskiej konstytucji. Ja nie czułem żadnych lęków, tak? Natomiast no, teraz dzieje się, wracamy do komuny, tak? Wracamy do komuny, ludzie zaczęli myśleć jak za komuny. O, nie wiem, zachowują się dziwnie, bojaźliwie, służalczo. Ale nikt im nie każe głosować tak, jak głosują, czy jak myślimy, że zagłosują w tych wyborach. Nie ma przymusu głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Można wybrać inne wartości. No nie, no wiadomo, że można. No. Ja pewnie wybiorę, nie? No ale myślisz, że Polakom się jednak żyje lepiej dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości? Pewnym grupom społecznym tak, pewnym nie. Mhm. Pewne grupy społeczne są przerażone tym, co się w kraju dzieje i do jakiego momentu, wiesz, dochodzimy. Najczęściej wypowiadanym słowem przez te grupy społeczne już brakuje słów. Mhm. Jakże brakuje słów, to ja postanowiłem trochę tych słów na nowo poukładać. A płyta się ukaże we wrześniu? W drugiej połowie września. Muzycznie jak będzie wybrzmiewać? To będzie płyta szybsza, cięższa, czy... Będzie to płyta rock'n'rollowa. Rock'n'rollowa. Tak, Pijama Porno nigdy nie siliła się na jakieś tam historie niestworzone. W zasadzie są na tej płycie tylko moje piosenki. Ja piszę, wiesz, krótko, zwięźle, melodyjnie i rock'n'rollowo. I ta płyta będzie na wskroś rock'n'rollowa. Mhm. Zespół to dzisiaj ty, Kozak, Kuzyn, kto jeszcze? I przy tej płycie jeszcze pracowali z nami Załęs. To jest człowiek z Wrocławia, grał w zespole Hurt, w zespole Prawda na gitarze. Tak. Człowiek, który ożywił mocno te piosenki, którego zaproszenie na tę sesję było strzałem w dziesiątkę, i basista ze Strachów, czyli Lo. W tę piątkę żeśmy zrobili tę płytę. A koncerty we wrześniu, koncerty w październiku, Pijamy, kiedy będzie można posłuchać was na żywo? Jak się już zrobi trochę zimniej, czyli z początkiem października, już z nową płytą w sklepach ruszymy na trasę koncertową, która będzie trwała do końca listopada. A wrócę jeszcze do kwestii politycznych. Ty mieszkasz w Poznaniu cały czas, prawda? I sobie to bardzo chwalę. W ezoterycznym Poznaniu. A w Poznaniu jesteś zadowolony z władzy, jaka tam jest, z prezydenta Jaśkowiaka? On jest bardzo otwarty chociażby na mniejszości seksualne. I ta otwartość mi się podoba w nim. Może inne rzeczy mniej mi się podobają. W Warszawie, kiedy Rafał Trzaskowski otworzył się na kwestię LGBT, no został bardzo mocno skrytykowany, wręcz chyba Platformie trochę tąpnęło w sondażach. Myślisz, że Polacy są otwarci na kwestię LGBT, na kwestię związków partnerskich, na kwestię adopcji dzieci? Moim zdaniem, jest to temat zastępczy, tak? Ale ważny. Oczywiście, to od tego się nie da uciec. Cały świat już się do tego przyzwyczaił, że prawa osób o takiej orientacji są przestrzegane i oni są takimi samymi ludźmi jak my. A to jest tylko i wyłącznie wywołane i podsycane, by wzmacniać konflikt polityczny. Tak? Tyle lat żeśmy żyli, nikt nie wiedział, co to jest LGBT i każdemu się z tym żyło dobrze. No, ale to wystarczy
podłożyć ogień pod jakikolwiek temat i zawsze się znajdą osoby, które się na ten ogień dadzą nabrać. Bo wcześniej było z gender na przykład. No, ale już kwestia związków partnerskich w dalszym ciągu nie jest uregulowana, prawda? Żyjemy w środku Europy, w dużym kraju, gdzie jednak tego typu kwestie wciąż nie są uregulowane. A na hasło adopcji dzieci przez pary homoseksualne, no pojawia się dosyć duża niechęć. Moim zdaniem, mówię, że moim zdaniem są to tylko i wyłącznie tematy zastępcze, które rozpalają, wiesz, wyobraźnię tej drugiej strony, bo wiadomo, że oni się z tym nie zgodzą i nie zgadzają, natomiast nie ma tutaj miejsca na kompromis, tak? Nie ma miejsca na porozumienie. Cały czas trwa napierdalanka, że się tak wyrażę. A ty chciałbyś, żeby takim prezydentem Polski jak była osoba jak Jaśkowiak? Czy obecny prezydent może na przykład tobie odpowiada? Nie. Bo jest spis. Bo jest spis i łamie konstytucję. A masz wrażenie, że kiedykolwiek ktoś osądzi te osoby, które łamią konstytucję? Czy to jest ogólnie taki jakiś zaklęty krąg, że mówi się, straszy, a tak naprawdę chodzi o to, żeby gonić tego króliczka i go nie złapać? Ostatnie analizy wskazują na to, że oni będą rządzić wiecznie. Czytałem gdzieś taką... Tak myślisz? Tak jest klimat w Polsce, że nam rządzić długo? Klimat jest zdecydowanie, ponieważ już mówiliśmy o tym, co Polacy sądzą i kto zwycięży w wyborach, to już jest wiadomo, nie? I jest teraz chyba, trwa walka o to, żeby nie mieli większości konstytucyjnej. A mogą mieć? A mogą mieć. A mogą mieć i wiesz, i... Oni przyszli w 2015 roku bardzo dobrze przygotowani do sprawowania władzy. Oni to wszystko mieli, wiesz, w małym palcu, to szło po prostu punkt po punkcie, obietnica po obietnicy wyborczej. Ale Platforma rządziła przez 8 lat, też powinni być przygotowani do mieć plan, ustawy, pomysły. Dramatem polskiej opozycji jest to, że jest leniwa, tak? Że nie wiem, czy oni nie mają jakichś ludzi, którzy wymyślają, myślą strategicznie, wyprzedzają coś naprzód. Wybiegają, potrafią przewidzieć przyszłość, siebie w tej przyszłości jakoś określić i osadzić. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to jedno wielkie lenistwo, nie? I to tak. Polityka. Oportunizm i samozadowolenie, wiesz, a dostrzeganie problemów tylko, które są dla jednego środowiska ważne, czy dla nich samych, tak. Kwestie polityczne, wrócę do pierwszego pytania, one cię jakoś motywują twórczo? Dzięki takiej, a nie innej sytuacji wena ci sprzyja, albo takie poczucie... No w tym przypadku tak. Za pierwszego PiSu to zupełnie się zblokowałem, wiesz. I gdzieś wjechałem z wagonikami na ślepy tor, a tutaj no, to był taki katalizator. Czyli możemy się spodziewać więcej płyt Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. Myślę, że aż tak dobrze nie będzie. Natomiast no, działa podobny mechanizm, jak wiesz, pamiętam siebie jako, wiesz, młodego człowieka, wiesz, nurzającego się w komunizmie. A polityka cię dołuje? Polityka ci odbiera radość życia? Czy ta polityka odbiera mi radość życia, zdecydowanie. No, bo tak rozmawiamy i na mało szczęśliwego wyglądasz. Szczęśliwym bywam wtedy, kiedy ta polityka mnie nie dotyczy, mnie nie dotyka, kiedy sobie mogę funkcjonować w swoim mikrokosmosie, jeździć sobie, grać koncerty dla ludzi. Co cię odrywa, co ci sprawia przyjemność? Praca. Ja lubię pracować, z Poznania jestem. Czyli granie, koncertowanie, tworzenie? Organizowanie. Aha. No, czasami, wiesz, no na przykład w poniedziałek proszę ciebie, jechałem z Kaszub do domu. Dojechałem i zjadłem obiad i dalej usiadłem i pracowałem do 23:00, tak? To już nie miałem siły ani czasu myśleć, co tam znowu uknuli, nie? Więc te chwile, kiedy ja się mogę od tego odizolować, kiedy nie muszę o tym myśleć, pozwalają mi być szczęśliwym. Natomiast jestem człowiekiem, który no, jakiś tam słuch posiada polityczno-społeczny umiem to odczytać, umiem to zrozumieć i umiem niestety wyciągać wnioski. Bardzo często się po prostu moje jakieś tam, wiesz, przepowiednie po prostu sprawdzają. Zobaczymy, czy te przepowiednie, o których teraz rozmawialiśmy i te słowa, które wypowiedziałeś, sprawdzą się jesienią. Wtedy też wyjdzie nowa płyta Pidżamy Porno. Spotkamy się i porozmawiamy po raz kolejny.
Nie widzę przeciwwskazań. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Krzysztof Grabasz-Grabowski, Pidżama Porno. Czekamy na nową płytę Pidżamy. Ja też.